tropie gotyku. Cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć kolejny bardzo ciekawy projekt muzyczny, mocno zakorzeniony w klimatach lat 80., założony w 2012 roku w Sosnowcu. Jest ze mną Moni oraz Poldek z zespołu Sexy Suicide. Witajcie. Cześć. Cześć. Cześć, witajcie. Słuchajcie, na początek chciałbym was zapytać, skąd w ogóle wasz pomysł na działalność muzyczną, bo wiem, że początków Sexy Suicide należy się doszukiwać w projekcie Neon Romance i nawet Neon Romance wydał płytę Midnight Stories, ale o to podpytam Poldka za chwilkę, ale pomyślałem, że może warto do tego pytania tak trochę podejść szerzej i jeszcze bardziej, wiecie, cofnąć się wstecz, czyli zapytać, jak w ogóle u was się pojawiła pasja właśnie do muzyki, do tworzenia. I może Moni, ty byś zaczęła właśnie, jak zaczęła się twoja przygoda z wokalem, ze śpiewaniem? No, u mnie to właściwie bardzo, można powiedzieć, prosto i niespodziewanie troszeczkę wyszło, dlatego że ja jakby nie należę do zespołu od samych początków, o czym też pewnie wspomni Poldek za chwilę. Dołączyłam dopiero, kiedy zrezygnowała z powodów osobistych, ponieważ założyła rodzinę pierwsza wokalistka. A ponieważ ja już gdzieś tam uczestniczyłam wcześniej w zespole, ponieważ grałam na koncertach na klawiszach, Poldek mi zaproponował, żebym spróbowała po prostu. No i jakoś to wyszło, myślę, że w miarę okej. No i tak zaczęliśmy współpracować. Także to jest taka, można powiedzieć, w miarę świeża historia. Czyli to jest pierwszy raz, kiedy śpiewasz w zespole, tak? Dobrze rozumiem? Tak, tak, dokładnie. Okej, okay, ale wcześniej miałaś doświadczenie jako keyboardzistka, tak? No, można to tak nazwać. Okej, okay, okej. Okay. No i jak się czujesz za mikrofonem? No jest jeszcze cały czas duża trema, towarzyszy, wiadomo. Ja cały czas się jeszcze też uczę, ponieważ mimo, że gdzieś tam posiadam słuch i jakoś, można powiedzieć, sobie radzę, to nie robiłam tego nigdy wcześniej, tak jak wspominałam, więc zapisałam się na lekcje i jakby cały czas tutaj rozwijam teraz tą działkę mojego życia. I zawsze jest trema, ale to jest taka fajna trema, taka budująca i mobilizująca. Tak, 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 także jest to fantastyczna przygoda i rzeczywiście taka możliwość wyrażenia różnych swoich emocji, także super. Ale skoro współpracowałaś jako muzyk taki koncertowy, to pewnie też łatwiej było wyjść w zespół, bo już się znaliście i kumplowaliście, prawda? Tak, tak, my w ogóle się z Polkiem znamy kupę lat i to tutaj, jeżeli chodzi o naszą współpracę, to nie było jakiejś większej niespodzianki tak naprawdę. I wiedzieliśmy, że gdzieś tam się po prostu dogadamy, że mamy też bardzo podobne gusta muzyczne i tak ogólnie estetyczne, więc pod tym względem akurat też wszystko fajnie siadło. I jakieś te historie, o których opowiadamy i to, jak chcemy to przekazać, to wszystko jest bardzo spójne, więc tutaj pod tym względem myślę, że ta współpraca dobrze idzie i dobrze pójdzie również w przyszłości. No bo mamy po prostu wiele wspólnego, podobnie czujemy i widzimy pewne rzeczy. Mm-hmm. Do estetyki jeszcze na pewno wrócę, bo to jest interesująca część właśnie Sexy Suicide. Natomiast teraz Poldka bym właśnie chciał zapytać o te początki. Jak u ciebie się zaczęła ta miłość do muzyki i chęć tworzenia właśnie projektu Sexy Suicide? To jest w ogóle twój pierwszy projekt, czy już wcześniej były jakieś projekty? Wiesz co, nie. To jest mój pierwszy zespół. Wcześniej miałem jakieś takie epizodyczne przygody tutaj w lokalnych zespołach w Sosnowcu, ale generalnie jeżeli chodzi o takie moje dziecko muzyczne, to jest mój pierwszy zespół i jedyny. Natomiast jeżeli chodzi o genezę i zainteresowanie tematem, to wiesz, to wszystko się zaczęło też w czasach nastoletnich, kiedy poprzez Depeche Mode, które odkryłem tam będąc nastolatkiem i muzykę 80-sową, wiesz, zacząłem ewoluować i poznawać inne ciekawe gatunki tam około tematyczne, industrial, elektro i darkwave i tak dalej. No i zacząłem, wiesz, jako odbiorca się tym interesować. No i jeździłem na masę festiwali, na Castle Party, zresztą Monika również tam od czasu właśnie młodziaka do teraz. I generalnie tak nasiąkałem tym wszystkim, no ale później
okazało się, że mam jakiś tam talent do tworzenia melodii. Mhm. I mam jakiś pomysł, jakąś wizję tego, co mógłbym zrobić, jeżeli chodzi o własne wyrażenie się artystyczne poprzez muzykę. No i w zasadzie powiedziałem, czemu nie, i zdecydowałem się to oddać. To, z czym nasiąkałem całe lata, jako słuchacz, uczestnik różnych imprez, to po prostu teraz ze swojej wrażliwości to wyplułem, można tak powiedzieć. No i wtedy pojawił się właśnie pomysł stworzenia zespołu. No i powiem ci, że z tego co, bo poczytałem sobie opinie na YouTubie pod waszymi różnymi piosenkami, no to ludzie są zachwyceni waszą twórczością, bo właśnie dużo jest komentarzy na zasadzie takiej, że można zrobić bardzo fajne New Romantic czy tam synthpop, który jest klimatyczny, który jest na poziomie, i nawet w niektórych komentarzach widziałem takie opinie, że jesteście uznawani za taką nadzieję w ogóle synthpopu w Polsce, że mało takiej muzyki się teraz tworzy po prostu. Bardzo nam miło, że jesteśmy tak postrzegani. Teraz akurat jest taki też specyficzny czas, ponieważ na naszej scenie może jesteśmy dosyć charakterystyczni z tego względu, że po prostu część zespołów, która można powiedzieć właśnie oscylowała gdzieś tam i tak w naszej ubogiej scenie, jeżeli chodzi o ten gatunek, to te zespoły zawiesiły działalność, albo ich już nie ma. No, był zespół, który zresztą tworzą nasi przyjaciele i który też za czasów nastoletnich był jakąś tam dla nas inspiracją, bo wtedy jeździliśmy na ich koncerty, przynajmniej ja w szkole średniej, czy mam na myśli Supergirl, Romantic Boys, ale niestety no, oni w tym momencie już zawiesili działalność. Z tego, co właśnie ostatnio tam rozmawiałem z Ewikiem, no i też powstała taka dziura, no, zespół Das Moon, też naszych znajomych się rozpadł, ale mieli też zresztą nasi kumple z Łodzi, z Ales, Paweł i Marcin mieli przerwę w graniu przez jakiś czas. Teraz oczywiście koncertują nadal. Także też ta sytuacja pewnie no, powoduje, że my jesteśmy w zasadzie na tej scenie jakim jednym z niewielu zespołów w Polsce. Racja, bo mi się też, jak posłuchałem sobie was kiedyś tam po raz pierwszy, to też mi się kojarzyliście trochę z Super Girls and Romantic Boys, czy właśnie Das Moonem, to taki rzeczywiście podobny klimat. I może to jest właśnie dobry moment, żeby zapytać o te muzyczne lub pozamuzyczne inspiracje, bo już trochę wspomniałeś, Poldek, o Depeche Mode. No u was słychać na pewno dźwięki właśnie synthpopowe, industrialowe, trochę tego New Romantic. Nawet się pojawił cover Lady Punk, Sztuka Latania, co nie, u was? Tak. Więc chciałem was zapytać też właśnie o taką inspirację. To może Moni teraz. Ja ogólnie właśnie zawsze mówię, że ja się urodziłam troszeczkę za wcześnie, znaczy za późno, bo ta muzyka właśnie lat 80. to jest coś, co ja cały czas słucham, naprawdę autentycznie. Przyznam się, że nie bardzo rozumiem muzykę współczesną. I dla mnie takim chyba najbliższymi sercu zespołami to jest Tears for Fears. I to jest też dla mnie jakąś taką inspiracją. Mhm. Bardzo lubię też... No ogólnie w ogóle całą muzykę, uważam, że wtedy gdzieś muzyka jeszcze mogła się nazywać muzyką. No, w tej chwili no może zostawię dla siebie, nie chcę nikogo urazić, natomiast no muzyka gdzieś tam się skończyła po latach 80. Oczywiście jakieś tam perełki też są ciekawe, projekty się pojawiają jak najbardziej, ale wtedy wszystko było kolorowe, wszystko było ciekawe, mówiło o czymś, nie tylko muzyka, ale też filmy, sztuka. I to jest takie, dla mnie to jest po prostu największa inspiracja, ta tematyka. Nawet nie tylko sama muzyka, ale też to, o czym mówiły te teksty, że one były o czymś po prostu. I też taki tutaj często rozmawiamy z Bartkiem na ten temat i on kiedyś mi też mówił właśnie o takim niepokoju i takim zaklętym właśnie w tej muzyce, która wydaje się taka wesoła, kolorowa. I faktycznie, kiedy zaczęłam na to patrzeć z tej strony, to rzeczywiście zauważyłam ten taki ukryty mrok, to takie piętno czasów też troszeczkę, w których ta muzyka powstawała. I wiele piosenek też, chociażby Savage na przykład miał też takie kawałki, bardzo smutne tak naprawdę, jeśli się zagłębić, na przykład Radio, który jest niesamowitym utworem.
teksty są smutne, a muzyka wesoła. Tak, no może można to w skrócie właśnie tak ująć i też Savage właśnie jest takim totalnie magicznym dla mnie wykonawcą. Zespół The Cars również i moja ukochana piosenka Drive, z którą też w jakiś sposób jestem zżyta po prostu od zawsze. Także to są właśnie te zespoły, które gdzieś tam na mnie odcisnęły duże piętno i są ze mną cały czas do tego momentu. No ale tak jak właśnie powiedziałaś, lata 80. mają takie różne oblicza, bo tak naprawdę można znaleźć muzycznie, przekrój muzyczny jest ogromny. Ale rzeczywiście ta taka tematyka była, wydaje mi się, że nawet trochę społecznie zaangażowana momentami. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Tak, bardzo. Tak, ja się zgadzam. A ty, Poldek, jak u ciebie z inspiracjami takimi muzycznymi lub poza muzycznymi? No to jest bardzo obszerny temat w moim przypadku. Znaczy wiadomo, jeżeli od kwestii muzycznej podchodzić do tematu, to no Depeche Mode jest takim zespołem, który pomimo, że no nie jestem już ortodoksyjnym depeszowcem, tak, wtedy kiedy miałem 15-20 lat, to nadal jest to zespół, który no, uważam za band, który zmienił moje życie, także jest tam gdzieś u mnie w sercu głęboko, ale z czasem otworzyłem się i poznałem wielu ciekawych wykonawców właśnie z gatunków synth-pop, industrial, tak wspomniałem, dark wave i całe spektrum moich ulubionych wykonawców właśnie z tych prądów muzycznych jest dla mnie inspiracją, ale co jest ważne, w innych gatunkach też odkrywam różne rzeczy, które mnie interesują, bo uważam, że gdybym słuchał tylko synthpopu, tworząc synthpop, to byłoby to strasznie nudne i wtórne, a właśnie sięganie i penetrowanie różnych innych obszarów muzycznych, czasami pozagatunkowych, daje takie odświeżenie i powoduje, że ta muzyka jest bardziej ciekawa. To raz, jeżeli chodzi o kwestie dźwięków, a ogólnie uważam, że inspiracja jest wszędzie tak naprawdę, tylko trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ dla mnie na przykład kino jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakieś natchnienie. Też chociażby fotografika, różne aspekty sztuki, a także po prostu życie i wspomnienia dnia codziennego oraz ja jestem strasznie nostalgiczną osobą, więc te sentymentalne doświadczenia i wspomnienia są dla mnie również bardzo inspirujące i często o nich opowiadam, szczególnie jeżeli chodzi o warstwę liryczną na przykład. Tak, a odnosząc się z kolei jeszcze do tego tematu właśnie lat 80., no to jak najbardziej właśnie ja dlatego nie lubię dzisiejszego popu w zasadzie, może jakiś tam czasami jakiś wyjątek się trafi, jeżeli chodzi o muzykę taneczną i muzykę popularną dzisiaj, ponieważ no nie znajduję tam nic dla siebie z tego względu, że jest to wszystko z kserówką wszystkiego i nie ma w tym żadnej wyrazistości, charakterystycznych rzeczy. Są numery, o których są nudne, na jedno kopyto robione i w zasadzie wszyscy o nich zapominają po miesiącu, więc co to za przeboje? A to, że każdy potrafi zaśpiewać tekst jakichś numerów z lat 80., no to jednak mówi samo za siebie. Właśnie z tego względu, że wykonawcy byli charakterystyczni, indywidualni. To, o czym mówiłeś, że teksty były zaangażowane, właśnie jak najbardziej. Ja zauważyłem, że w latach 80. w cudzysłowie, głupi pop miał teksty, które były nośnikiem dla często zaangażowanych i ważnych problemów. Jak nie wiem, no weźmy Broński Beat, problem homofobii, nie wiem, Susan Vega, którą zawsze przytaczam tutaj w kawałku Luka, temat molestowania seksualnego, Phil Collins, Another Day in Paradise, bezdomność. I takich przykładów można by wymieniać na pęczki. To były utwory, które zajmowały czołowe miejsca list przebojów. No więc tutaj to nam mówi o jakości muzyki lat 80. I tekst był o czymś. Tak. I w ogóle muzyka była ciekawa, bo bardzo, wiesz, brzmienia. To była era fascynacji syntezatorami. Każdy siedział i próbował wykręcić jak najciekawsze brzmienia. No natomiast to, co się dzieje dzisiaj, to nawet wiesz, no nie chciałbym tego komentować. No bo nawet jest w sumie tak, że nieraz leci jakiś przebój
w radiu i myślę, że nie tylko ja, chociaż nie siedzę też w popie tym współczesnym, ale nieraz się zastanawiam, kto to tak naprawdę śpiewa, bo nawet te wokale są do siebie tak bardzo podobne i sposoby intonowania, prawda, i jakichś takich technik wokalnych, to wszystko jest na jedno kopyto niestety. Tak, tak, no jest taki, taka maniera i taki trend, no właśnie, te zawodzące wokalistki, no tak, tak, no masz rację, masz rację. No to jest to coś na zasadzie mody. W tej chwili mam wrażenie, że te kawałki są po prostu, jest jakiś trend, jest jakaś moda i wszyscy się starają robić to w podobny sposób. A kiedyś tego nie było. Każdy miał swój charakter, jakiś swój taki indywidualne brzmienie, chociażby same wokale brzmiały bardzo różnie. Każdy miał swój styl i go pokazywał, a w tej chwili rzeczywiście jest moda na śpiewanie na przykład w ten sposób i każdy to powiela. To wszystko jest niesamowicie podobne. Tak, jak 5 lat temu była popularna Lana Del Rey i wszyscy śpiewali w stylu Lany Del Rey, to teraz mi się wydaje, że taką wokalistką jest... kurczę, zapomniałem jej imienia. Ale jest po prostu podobne wszystko. Tak, tak, tak. Billie Eilish, o, mam. Chodziło mi o Billie Eilish. Aha, to ja nawet powiem ci, że nie wiem, kto to jest. Okej. Okay. No. Okej, okay. Ale właśnie Poldek powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz przed chwilą, bo wspomniałeś o tym, że też filmy cię inspirują i ja właśnie w naszej rozmowie chciałem się skupić przede wszystkim na tej waszej ostatniej epce SOS z 2022 roku, która właśnie już została nagrana w nowym składzie i tu mnie przede wszystkim oprócz no, muzyki waszej, która jest bardzo interesująca, to mnie zainteresowała bardzo warstwa taka wizualna waszych teledysków i sobie je obejrzałem i zorientowałem się, że w przypadku Nikt nie woła, to inspirację do piosenki zdradza nieco teledysk, w którym wykorzystano fragmenty filmu o tym samym tytule. A natomiast w teledysku do piosenki Nic mamy swoisty miks obrazów zaczerpniętych z Dzieci Śmieci, z Dekalogu 3 oraz Moje Miasto. I ja chciałem się zapytać, skąd wybór tych filmów właśnie, akurat tych? Mhm. To znaczy tak, no bo to są, wiesz, no to nie są oficjalne nasze teledyski, bo oficjalny nasz klip autorski mamy jeden do klatki. Natomiast właśnie tutaj zrobiłem... Tak, tak, od taki, tak, taki właśnie montaż... ze starych polskich filmów, klipów, no wiesz co, tak po prostu moja wrażliwość mi podpowiadała, że jest to adekwatne do tekstów, jeżeli chodzi o utwór Nic i w ogóle do atmosfery utworu, takiego, wiesz, siermiężnego, melancholijnego i brudnego klimatu blokowisk lat 90., 2000. i a z kolei, jeżeli chodzi o Nikt nie woła, no to jest właśnie tutaj taka historia, że w zasadzie ten utwór jest dedykowany Marcinkowskiej, która właśnie grała główną rolę w tym filmie, którym piosenka jest inspirowana i no to było automatyczne, że chciałem właśnie zawrzeć w tym teledysku fragmenty tego filmu, także no to jest ściśle są powiązane dla mnie. No, ale właśnie też wspomniałeś o tym teledysku do klatki i on, przyznam, że szczególnie przykuł moją uwagę, no bo jest taki bardzo klimatyczny i przygotowując się też do wywiadu sprawdziłem, że główną rolę zagrała w nim Camila Derus. No i jej stylizacja jest po prostu rodem z lat 80., jakby dopiero co wyszła z jakiegoś super koncertu, wiecie, w klubie Bad Cave. No i ten obraz jest taki czarno-biały, chłodny, nawet gotycki bym powiedział. No i właśnie też chciałem podpytać o tą klatkę, o pomysł na ten teledysk i tak dalej. Mhm, okej, okay, no to ja tutaj może zacznę, skoro już wpadłem w trans. I generalnie kwestia jest taka, no tak, no ja... Zamierzenie było takie właśnie, aby no ja sobie wymyśliłem jakąś tam historię i całą koncepcję tego klipu, gdzie scenerie są osadzone właśnie, co jest taką ciekawostką, w starym osiedlu, gdzie skąd pochodzę, gdzie się urodziłem, wychowałem, bo to był też taki właśnie, miał być ukłon w stronę tamtych miejsc, czasów, ludzi, wspomnień, które są bliskie mojemu sercu. A dodatkowo właśnie no chciałem znaleźć, szukałem dziewczyny, która będzie odpowiednia pod kątem wizualnym i pasowała do mojego pomysłu.
właśnie znajomy zasugerował mi Kamilę. My jeszcze ją tam dodatkowo pomogliśmy się jej wystylizować na odpowiednią tam modłę, chociaż ona i tak ma swój taki styl naturalny i super wygląda. No i tak to się właśnie wszystko złożyło. No, za klip odpowiada nasz kumpel, przyjaciel Bartek Stypka, taki artysta z Częstochowy, który jest bardzo zdolny i już z nami wcześniej współpracował przy okazji teledysku do Dream Revenge. On jest jego autorem również. I to wszystko właśnie tak to posklejaliśmy i jak widać na zobaczonym obrazku. Jakieś takie, można powiedzieć, nasze miłostki też troszeczkę są w tym klipie, jeżeli chodzi właśnie o architekturę chociażby i takie gdzieś tam smutne, właśnie szare, opuszczone, odrapane miejsca, bo my też właśnie obydwoje się najlepiej czujemy w takiej stylistyce. Ja mieszkałam przez jakiś czas w Sosnowcu i też gdzieś tam tęsknię czasami do tych właśnie takich pofabrycznych, czeszczących miejsc, których nie brakuje w Sosnowcu. I to też jest bardzo inspirujące. To są miejsca takie dla większości ludzi pewnie brzydkie i najlepiej by to wszystko było odnowić, przebudować i się tego pozbyć. Natomiast dla mnie są bardzo inspirujące, zresztą dla nas obojga. I też chcieliśmy zawrzeć właśnie ten klimat właśnie Sosnowca. Mhm. Razem połączyć troszeczkę właśnie gotyku, trochę tych takich naszych miejsc, które na co dzień jakby nas inspirują i które kochamy. No i właśnie tak to wszystko powstało, spójne razem z tym tekstem, który w pocie czoła Bartek stworzył. Także ja też jestem, wiadomo, że jestem bardzo podekscytowana, bo to jest jakby nasze takie wspólne dziecko razem już. I jest ono bardzo prawdziwe, także dla mnie dużo znaczy też i kawałek, i klip do tego kawałka, bo to jest taka prawdziwa cząstka nas, tego co kochamy i co na nas działa i wizualnie, i dźwiękowo, także ważny numer. Tak, i powiem szczerze, że no ja jak zobaczyłem ten teledysk, to nie dość, że muzyka mi się spodobała, to jeszcze ten teledysk po prostu też tak mi po prostu się bardzo, bardzo spodobał i trafił w moje serduszko, także super robota, naprawdę. Cieszymy się. Tak, bardzo, bardzo, bardzo klimatyczny teledysk, także polecam wszystkim słuchaczom sprawdzić teledysk do utworu Klatka z najnowszego wydawnictwa Sexy Suicide, bo naprawdę warto. Na pewno fanom lat 80. się spodoba ten teledysk, ale także fanom gotyku, bo on jest bardzo klimatyczny, ten teledysk. No i właśnie, wspomnieliśmy o gotyku, więc może też tak podpytam właśnie was o gotyk, bo jakby to jest taki główny temat podcastu, no ale już trochę się spodziewam odpowiedzi, bo już wspomnieliście oboje, że na przykład Castle Party to od dzieciaka jeździcie i kochacie. No tak, tak, ja akurat wiktę taką gotką typową nigdy nie byłam, natomiast tak, jeżdżę, znaczy w tej chwili już może mam przerwę, ale jeździłam przez ten takie powiedzmy młodsze lata regularnie na ten festiwal. No i tam gdzieś po prostu troszeczkę tej muzyki też się zawsze łyknęło, więc gdzieś tam ta jakieś ziarenko zawsze jest zasiane. Może tam słuchając w domu muzyki wybieram troszeczkę inne klimaty, chociaż mam też takie momenty, że gdzieś tam wracam do tego. No ale wiadomo, jeżeli coś przez ileś lat człowiek powiela, a to Castle Party to też takie zjawisko, można powiedzieć, trochę społeczne. Też tam się zawsze spotykało z przyjaciółmi, z ludźmi z całej Polski i nie tylko, bo też z zagranicy. Nawiązywało się różne kontakty, więc się tym wszystkim tak przesiąkało i łapało się te różne inspiracje. Natomiast jeżeli chodzi o taki wizualny też aspekt, no to te makijaże gotyckie to jest coś też fantastycznego. Ja jestem wielką fanką w ogóle też różnych makijaży i to też jest jakiś tam rodzaj, ponieważ ja lubię rysować i też maluję, to makijaż też jest jakimś powiedzmy tam rodzajem obrazu, więc dla mnie też bardzo inspirujący i uwielbiam oglądać te makijaże właśnie gotyckie, takie stylizacje. Także no, pod tym względem gdzieś muzycznie nigdy nie byłam jakąś taką stricte gotką. Mhm.
Ale wnioskuję tak trochę po tym tle dyskoklatka, że mimo wszystko gotyk was inspiruje jakby jednak. I zastanawiam się, czy wy się identyfikujecie z tą sceną na przykład gotycką, czy raczej tak jesteście obok, ale jakby bardzo przyjaznym okiem na nią patrzycie. Ja bym chyba jednak, zastanawiam się teraz, ale chyba jednak bym powiedziała, że jestem trochę bardziej z boku, ale bardzo przychylnym okiem na to patrzę, bo nigdy to nie było moim głównym nurtem. Mhm. No jeżeli chodzi o Gastel Party, to sporo lat, faktycznie tam w ciągu ostatnich lat w zasadzie no, zdarzyło mi się opuścić parę razy festiwal, zresztą graliśmy tam na Gastel Party również dwa razy. Tak, tak, wiem. Więc no siłą rzeczy, ale no z racji tego, że mamy już po 40 lat, to no już ja pierwszy raz na Gastel Party byłem w 2004 roku, więc już prawie 20 lat, no i można powiedzieć, że kilkanaście razy na pewno tam byłem i festiwal no, wiąże się z dużą ilością fajnych wspomnień i ludzi, których tam poznałem. Natomiast jeżeli chodzi o utożsamianie się z gotykiem, wiesz co, no to jest dosyć obszerny temat, bo kwestia interpretacji mamy wiele oblicz gotyku. Ja jak najbardziej identyfikuję się i znajduję wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Jeżeli chodzi o tą pierwotną formę sceny gotyckiej, batcave'ową, dead rockową i powiedzmy tą właśnie elektroniczną, minimalną, która, no, od której się wszystko zaczęło. Czyli mam tutaj na myśli właśnie zespoły zimnofalowe i batcave'owe, no, począwszy od Joy Division, Six and the Bunches, Bauhaus, później Clan of Cymox, to jest jednym z moich ulubionych zespołów. The Frozen Autumn, który jest moim najukochańszym zespołem, a jest to zespół właśnie darkwave'owy, bardzo kojarzony ze sceną gotycką, który co prawda gra czysto elektronicznie praktycznie, ale no jest to zespół darkwave'owy. Także na pewno nie utożsamiam się z obliczami muzyki gotyckiej, która no powiedzmy może się kojarzyć z paniami w gorsetach odganiającymi motyle i jakimś tam, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, śmiejąc się, czyli ze sceną jakąś tam metalu gotyckiego i jakiegoś rocka gotyckiego, ale jak najbardziej właśnie ta pierwotna scena Batcave, Minimal Wave, to jestem z nią powiązany i dużo ciekawych rzeczy tam słucham z tej sceny i również jakieś inspiracje znajduję. Także no to jest dosyć złożony temat, jak widać. Mhm. Tak, jest złożony i właśnie też trochę celem założenia tego podcastu mojego i zapraszania gości było właśnie, tak jakby lubię podpytywać gości, co właśnie kojarzą z gotykiem i co lubią w gotyku, bo właśnie chcę zobaczyć, jak bardzo różne opinie funkcjonują dotyczące gotyku i co należy wiązać z gotykiem, a co nie. I co rozmowa, to inne opinie i inne jakieś definicje, także bardzo fajnie. Ogólnie te klimaty, o których wspinasz, też są bardzo, bardzo bliskie. Ta taka trad gotowa scena. Tak, no wiesz co, dla mnie gotyk to po prostu są, wiesz, buty z klamrami, płaszcze i tapiry i wampiryczne makijaże i właśnie to całe środowisko przełomu lat 70. 80. No to jeżeli o takim gotyku mówimy i o scenie gotyckiej, to jak najbardziej. No ja tutaj mogę jeszcze dodać właśnie z punktu widzenia osoby takiej, bo Bartek to jest w ogóle, można powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę, to z łeb. Bartek się totalnie jest pochłonięty tym tematem, rozdrabnia muzykę po prostu na czynniki pierwsze i wszystko potrafi określić właśnie tak, do jakiego gatunku należy i tak dalej. Ja jestem z kolei bardziej laikiem, ja nie siedzę w tym aż tak, nie jestem takim ekspertem, można powiedzieć, od gatunków i tak dalej. I tutaj z mojej perspektywy na przykład ja też uwielbiam zespół The Frozen Atom, który zresztą też dzięki Bartkowi poznałam, ale ja na przykład nie, jakoś w mojej głowie on się nie łączy z gotykiem. Ja chyba rzeczywiście mam taką bardziej standardową wizję, to o czym Bartek wspominał, o tych dziewczynach w gorsetach, jakimś takim bardziej czasami gdzieś tam nawet operowym śpiewie, bardzo różnym, odganianiu tych motyli i bardziej chyba mam taką wizję gotyku i tak on funkcjonuje w mojej głowie. Natomiast Joy Division też w mojej głowie jakoś nie funkcjonuje tak o gotyk, a to też jest zespół, który kocham, także
No tutaj chociażby między nami też widać, jak różnie można na to spojrzeć. Natomiast tak jak mówię, no Bartek naprawdę posiada taką wiedzę bardziej, bym powiedziała, fachową w tej dziedzinie. Ja patrzę jako zwykły odbiorca. Tak chciałam tylko wtrącić, jak z mojej strony na przykład też to wygląda. No i super, zawsze fajnie poznać różne podejścia, nie? Także ekstra. No rzeczywiście jest taki konflikt, czy te operowe wokalistki i gothic metalowe zespoły zaliczać do gotyku. Ale tak samo też jest konflikt o to, czy bardzo ostre ABM-y, czy jakieś dark electro, takie już bardzo wchodzące w techno, czy jest sceną części gotyckiej. Myślę, że tego chyba nigdy nie da się rozstrzygnąć. Natomiast zawsze fajnie jest posłuchać po prostu, co myśli ktoś inny, bo to poszerza horyzonty. Także fajnie, ekstra, że tutaj o tym wspomnieliście. A mieliście już okazję zagrać koncert w tym składzie, jak Moni, ty jesteś na wokalu? Tak, już a wiele koncertów nawet było. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile, ale trochę było. Macie jakiś taki, który najmilej wspominacie, że naprawdę była super publiczność, super wy się też bawiliście? Mi jest trudno jakiś taki jeden, chyba najbardziej fajny w tej chwili sobie przypomnieć. Natomiast jestem zaskoczona, że jednak ten odbiór jest bardzo fajny. I okazuje się, że ludziom się to podoba. Ja właśnie jako osoba, która gdzieś tam dopiero pierwsze kroki stawia, zawsze jestem tym zaskoczona. Zawsze mam takie wrażenie, że ja dopiero się uczę i jestem w trakcie gdzieś tam doskonalenia pewnych rzeczy i sama w sobie widzę jeszcze dużo takich momentów, gdzie muszę popracować, a ludzie właśnie dają super energię, fajnie to odbierają, nawet jeżeli nie ma tłumów na tym koncercie, to bawią się i tańczą i po koncercie również podchodzą do nas i mówią, że im się podobało, że właśnie jest super muzyka, że widać, że jesteśmy w tym wszystkim autentyczni, także ja jestem właśnie bardzo taka podbudowana i zaskoczona tym odbiorem, takim pozytywnym. Także no tak to wygląda jakby z mojej strony tutaj tych pierwszych takich stawianych kroków. No może też Bartek teraz coś tam jako już osoba z dużo większym koncertowym doświadczeniem doda. Okej. No w zasadzie już w tym składzie gramy chyba od półtora roku w zasadzie koncerty, także było ich dużo, bo pierwszy chyba zagraliśmy w ogóle we Wrocławiu, chyba we wrześniu 2021, tak? Nie wiem, Monika, jak tam było, czy coś pochrzaniłem. Tak, ale generalnie, tak. Nie, no dużo jest. My wolimy grać w klubach zdecydowanie niż na jakichś scenach plenerowych i gdzieś na jakichś festiwalach dużych, ponieważ no jednak atmosfera takiego właśnie taka trochę klaustrofobiczna, klubowa, gdzie wszyscy są pijani i albo po prostu w jakimś dobrym tam nastroju imprezowym i klub jest mały, jest zakopcony i to pasuje do naszej muzy i w takich warunkach czujemy się najbardziej, a natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam większe festiwale, jakieś sceny plenerowe właśnie, to raczej no z dystansem się odnosimy do tego, bo nie przepadamy za takimi koncertami, a jeżeli chodzi o konkretne koncerty, to ciężko mi wymienić. Na pewno bardzo lubimy grać w Łodzi i w Bielsku. To chyba dwa nasze, i Częstochowa też, te nasze ulubione miasta. Okej, no właśnie ja niestety nie miałem okazji być na tym waszym koncercie we Wrocławiu we wrześniu 2021, bo wtedy byłem za granicą, ale pamiętam, że żeście grali. Pamiętam, że był wasz koncert, ale no wtedy właśnie nie było mnie we Wrocławiu, ale na następny wpadłem na pewno. To może i lepiej. Ja bardzo traumatycznie wspominam akurat te koncerty, bo to były pierwsze w ogóle ever dla mnie. I ja byłam tak zestresowana, ogromny stres i nie no, stres był naprawdę duży i teraz jak sobie wracam na przykład gdzieś tam jakieś nagrania jeszcze z tych koncertów, właśnie pamiętam, że wtedy była Wrocław był i był Toruń. I te koncerty w porównaniu do tego, jak na przykład słucham teraz tych takich już ostatnich, to jest naprawdę duża różnica i podejrzewam, że przez to, że gdzieś tam pracuję nad tym, ale też przez to, że teraz nie jestem już aż tak potwornie zestresowana jak te pierwsze rady i jest rzeczywiście, jest po prostu lepiej i to tak mówię zupełnie obiektywnie.
Ale wiesz co, to jest w sumie wbrew pozorom dobre, bo widzisz swój progres i ja też widzę na przykład po sobie, kiedy słucham, nieraz zdarzy mi się puścić sobie, żeby przypomnieć, nie wiem, pierwsze odcinki podcastu, to ja ich nie mogę słuchać, po prostu mam wrażenie, że to było piekielnie złe. I widzę z każdym odcinkiem progres, co nie? Także to jest fajne, mi się wydaje, że wiesz, że widzimy, że jesteśmy w czymś lepsi i że się uczymy na swoich błędach. Także to jest super, nie? Że można tak sobie porównać, nie? Tak. I że rzeczywiście słychać gdzieś tam, że małymi kroczkami do przodu i rzeczywiście ten postęp jakiś jest, to super. Tak, tak, dokładnie. I wtedy się aż chce jeszcze bardziej starać i pracować, bo widzi się, że jednak coś idzie do przodu, nie? I na lepsze. Tak, jakby. Tak. Tak, o to w tym chodzi, dokładnie tak. Ty, Monia, wspomniałaś o tym, że też malujesz obrazy, tak? I chciałem się zapytać, czy to jest coś, z czym wychodzisz do ludzi, czy raczej to jest taka twórczość, taka do szafy, że tak powiem, że malujesz sobie obrazy w domu i raczej one są takie dla ciebie? Raczej właśnie do tej pory były tylko i wyłącznie do szafy. Gdzieś tam tylko jakieś najbliższe osoby może gdzieś tam miały okazję na to zerknąć. Bo ja w ogóle jestem taką, no trochę durnowatą osobą, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ocenianie własnej pracy. Zamiast się skupiać na tym, co dobre, to ja zawsze widzę same błędy i co jeszcze należy poprawić. I może to z tego polska też wynika, choroba narodowa. Tak, że ja się gdzieś tam, ponieważ kocham, uwielbiam malować i to też jest dla mnie taka terapia, można powiedzieć wręcz, że gdzieś tam jakieś wszystkie swoje emocjonalne rzeczy, które we mnie siedzą, w ten sposób z siebie wypluwam, więc po prostu robię to, co lubię, to, co kocham, nawet jeżeli nie robię tego najlepiej, to robię to po prostu, bo to mi sprawia ogromną przyjemność i zawsze to chowałam, natomiast od jakiegoś czasu staram się tak troszeczkę gdzieś tam zaczynać dopiero wychodzić z tym i też tutaj staramy się to wpleść jakby, czy będziemy się starali to wpleść też w zespół, żeby to wszystko razem połączyć, ponieważ tak, jeżeli tak samo jak przez muzykę, przez tekst pokazujemy emocje, pokazujemy to, co mamy w głowie, co mamy w sercu, tak samo przez obraz i nawet ostatnio była podjęta taka próba, gdzie na Bandcampie właśnie do jednego z kawałków mój rysunek podpięliśmy i w tej chwili też, teraz jesteśmy jakby na finiszu, gdzie będziemy wstawiać właśnie Nikt Nie Woła również na Bandcamp i takim rysunkiem promocyjnym też będzie mój rysunek. Bartek go ostatnio oglądał, zaakceptował, także on się niedługo pojawi, więc można powiedzieć, że jakieś pierwsze kroki, żeby pokazać to, co robię od wielu lat, także myślę, że to gdzieś tam będziemy łączyć też w przyszłości. O, no i super, dobrze, że o to zapytałem, super, super, bo właśnie tak pomyślałem, że to może być fajna sprawa, a o tym, o czym wspomniałaś, że właśnie malowanie obrazów jest dla ciebie formą takiej terapii, to mi się wydaje, że w ogóle na przykład dla artystów muzycznych też muzyka jest często formą takiej właśnie autoterapii i arteterapii zarazem, więc jakby to jest chyba całkowicie zrozumiałe, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że z większościami artystów, z którymi rozmawiam, że w dużym stopniu muzyka ma formę taką terapeutyczną. I tak samo myślę, że malowanie. Mhm. Tak, bardzo, bardzo. Najważniejsze, że pomaga komuś, a jeszcze jak się można z tym podzielić i pomóc komuś innemu, to super, bo nie wiem, na przykład ja jako tam nastolatek, to uwielbiałem słuchać właśnie jakiejś muzyki i nawet słuchanie muzyki, nie tylko tworzenie, ale słuchanie, mi się wydaje, że też może mieć jak najbardziej taką formę terapeutyczną. Oczywiście, że tak. Ja też mam takie swoje kawałki, które gdzieś tam zawsze mi towarzyszą w ciężkich chwilach i pomagają, także jak najbardziej, tak jak mówisz. Często, szczególnie tam w nastoletnich czasach i kiedy jakaś wrażliwość się moja rozwijała, to muzyka wręcz działała jak respirator utrzymujący przy życiu, także jest to bardzo ważny aspekt funkcjonowania dla mnie. Mhm. Tak, i też gdzieś wyczytałem w waszej historii, że tak powiem, zespołu, takie rzeczy, że też wy wspieracie takie różne inicjatywy typu, że graliście na Paradzie Równości w Warszawie, to mnie bardzo zainteresowało, więc widzę, że wy też tak wspieracie jakby mniejszości, które, żeby po prostu budować takie środowisko, które jest tolerancyjne i które jest dla każdego przyjazne, co też czyni waszą muzykę społecznie zaangażowaną, tak wracając do początku naszej rozmowy. No tak, staramy się jak najbardziej, bo wiadomo, że jeżeli już coś robi człowiek i dzięki temu można jakkolwiek pomóc, czy zwrócić uwagę na jakiś problem, to trzeba to po prostu robić.
Tak, no ja ze swojej strony jeszcze powiem, że no, jest to dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ no, ja w zasadzie wywodzę się gdzieś tam ze środowiska i obracałem się od zawsze w środowisku tutaj, no, scenie anarchistycznej, jakiejś tam skłotowej. No i w zasadzie tutaj też aspekt ideologiczny jest dla nas ważny, jeżeli chodzi o przesłanie muzyki i tak mówisz, wspieranie mniejszości seksualnych i w ogóle ludzi, którzy nieraz często potrzebują pomocy albo są wykluczeni i mamy różne pomysły na to. No nawet jeszcze odnośnie tematu właśnie LGBT graliśmy w zeszłym roku z kolei na afterparty, jeżeli chodzi o czeską paradę równości w Pradze, tam w takiej wiosce lesbijskiej i co prawda może koncert nie był frekwencyjnie udany, ponieważ to było lato, my graliśmy akurat tam w klubie, a raczej wszyscy przy temperaturze prawie 40 stopni Celsjusza, no tam na świeżym powietrzu sobie pili piwo i się relaksowali, ale generalnie atmosfera była super i świetnych ludzi poznaliśmy. No a często gramy też właśnie na różnych benefitach skłotowych i graliśmy, no i jeżeli chodzi o tego typu miejsca. CRK we Wrocławiu na 30-leciu rozbratu pod koniec zeszłego roku. Podczas takiej akcji właśnie rozbrat zostaje. Teraz graliśmy również na jubileuszowej edycji Nacjonalizm nie dziękuję w Bielsku Białej. No i generalnie cały czas się gdzieś tam ta nasza inicjatywa przewija. A także no jeżeli chodzi o teksty i właśnie jakie tam liryczne zaangażowanie w te kwestie też jest to dla nas istotne, ponieważ zawsze to jest dla nas było ważne poruszanie pewnych, no jakichś nawet niewygodnych tematów w muzyce, która uważam, że właśnie ze swoją jakąś tam melodyjnością jest dobrym nośnikiem dla takich tematów. Właśnie tak to było podjęte w latach 80., o czym wcześniej mówiliśmy. Także to wszystko jest dla nas jedną całością. No i to jest też spójne z tym, o czym żeśmy rozmawiali na początku, że lata 80. właśnie miały zaangażowane społecznie czy politycznie teksty, ale też nie bano się w tych tekstach poruszać właśnie trudnych tematów. I wydaje mi się, że to właśnie tym bardziej podbudowuje wasz zespół jako taki zakorzeniony w latach 80., bo nie dość, że muzycznie, to jeszcze właśnie jest ten aspekt taki społeczny, taki społecznie zaangażowany. Także myślę, że to jest fajnie, bo ta wizja jest bardzo spójna. To jest super. Tak, no fajnie, że to zauważyłeś. Tak, my też się cieszymy, jeżeli gdzieś tam cokolwiek się uda takiego zrobić, że jeżeli się jakaś dyskusja z tego rodzi, albo że można po prostu pomóc tak dosłownie. Nawet teraz właśnie, co prawda ja nie uczestniczyłam w tym wydarzeniu, ale teraz też miała miejsce ta taka potańcówka na lodzie w Sosnowcu, gdzie były po prostu puszczane kawałki i klipy zespołu i przy okazji były zbierane pieniążki na pomoc hospicjum, także przyszło całkiem sporo ludzi i udało się troszeczkę tych pieniążków zebrać, także no to super właśnie, to jest ostatnia taka akcja, która też daje takiego dodatkowego kopa, że to warto robić, bo można coś takiego bardzo konkretnego na przykład zrobić dla ludzi i to jeszcze bardziej gdzieś tam dodaje skrzydeł, że to warto robić i że rzeczywiście ta muzyka potrafi nie tylko dać przyjemność, ale potrafi też coś zmienić tak fizycznie, realnie dla kogoś. Co jest sprawcza. I jeszcze też tutaj. Tak, tak, dokładnie. I tutaj rzeczywiście to ostatnie wydarzenie chociażby bardzo fajnie dopisało właśnie ludzi i rzeczywiście się udało gdzieś tam pomóc w taki realny sposób. I jeszcze wracając do tego koncertu chociażby w Pradze, gdzie faktycznie frekwencyjnie może nie było wiele osób, natomiast też był jakiś taki odzew nawet potem, bo do mnie pisało parę osób, nawet niedawno w zeszłym roku, które gdzieś tam nas znalazły i pisała taka dziewczyna właśnie z Pragi, która nas pamięta z tego koncertu wtedy i bardzo jej się podobało i pytała, gdzie będziemy jeszcze grać, czy będziemy na przykład gdzieś w Niemczech może grali, że bardzo jej się podobało i że też poleca nas znajomych, więc każdy koncert coś tam za sobą niesie
nawet jeżeli nam się wydaje, że nie było dużo ludzi, że właściwie nic się jakiegoś takiego nie zadziało na tym koncercie, to okazuje się, że gdzieś tam dla paru osób jednak tak, że ktoś nas potem odszukał, odezwał się, podzielił się, że to dla niego było ważne. I to wszystko tak naprawdę ma ogromny sens. Nawet te koncerty, gdzie niby jest mało ludzi, to wszystko gdzieś tam dalej żyje i dalej się dzieje. No tak, bo jeśli jest piękna inicjatywa, to nawet dla kilku osób warto zagrać, prawda? No a właśnie, bo na koniec zadam właśnie takie pytanie, czy macie jakieś plany na przyszłość takie muzyczne, wydawnicze, a może koncertowe? Możemy zawsze, jeśli już wiecie na przykład, że macie jakiś koncert zaplanowany, to możemy też zaprosić słuchaczy na przykład na jakiś koncert. Ja jeszcze tylko chciałem dodać jedną rzecz do poprzedniego tematu, że no zgadzam się i właśnie no, jakkolwiek by to może górnolotnie czy naiwnie nie zabrzmiało, to moim zdaniem każda forma sztuki jest chęcią w zasadzie zmienienia świata, więc przynajmniej tak to powinno w moich oczach wyglądać i my również właśnie podchodzimy do tematu w ten sposób. A jeżeli chodzi o kwestie planów na przyszłość, to priorytetem jest, na razie mamy przerwę w koncertach na rzecz właśnie trochę zaciśnięcia pasa i skupienia się nad nowymi piosenkami, nowym materiałem, ponieważ no, w perspektywie chcielibyśmy wydać kolejny album, a no, ja nie jestem na tyle, nigdy nie byłem płodny artystycznie na tyle, żeby mieć, nie wiem, szufladę pełną nigdy nie wydanych piosenek, więc po prostu teraz korzystam z tej aury ponurej, zimowej, chłodnej, melancholijnej, która mnie dosyć inspiruje do twórczo i, no i staram się teraz właśnie skupić nad nowym materiałem. Super, no to nic, tylko czekać na nowy materiał od Sexy Suicide. No to co, ja wam bardzo dziękuję za udział w wywiadzie i za przyjęcie zaproszenia do udziału w podcaście Dark Side of the Earth. No i co, w opisie odcinka dam linki do waszej twórczości, żeby słuchacze mogli się zapoznać, jeśli jeszcze je nie znają, chociaż podejrzewam, że większość was kojarzy, bo jesteście rozpoznawalną marką, że tak powiem. No, super. Super. My również bardzo dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy za rozmowę. Tak. Bardzo miło było porozmawiać i generalnie mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś w przyszłości na jakimś koncercie. No, na żywo jakieś piwko wypijemy, zdecydowanie. Tak, dokładnie. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla was interesujący. Zachęcam do subskrybowania, śledzenia podcastu Dark Side of the Earth w aplikacjach, w których najczęściej go słuchacie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam mrocznego dnia i do usłyszenia.